przyjaźni, przyjaźni na beton, na mur. Z dobrym kolegą wiedzie jest raźniej tu i na szczytach gór, tu i na szczytach gór. Razem, razem, razem tam, gdzie siódma da. Gazem, z gazem, z gazem w domu został czas. Razem, razem, razem przyłącz się i ty. Razem, 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 bo zasnami sny. Powiedz biała chmuro, w tobie łez. Czy pójdziemy górą, czy po dolin kres? Radzisz frunąć z wiatrem, czy też gnać pod wiatr? Ile życie warte, który zerwać kwiat? Musimy się spotkać. Bądź w parku 11. Ważna sprawa. Cześć. Zrobię ci owsiankę. Wziąłeś czystą chusteczkę? Na obiad zrobię knedle z truskawkami. Wróć na porę, kropeczko. Odgrzewane, niesmaczne. Dobrze, babciu. Odpracowałam. Dziękuję. Zisiek! Nie stawaj! Rozgrzany jesteś! Jedź! Tyle razy mówiłem. Oddechy, staruszku. Rozumiesz? Długie, rytmiczne oddechy. Rozumiesz? Tlen. Tlen do mięśni.
To jest nieważne. Ważna jest praca. Praca, rytm, tempo, precyzja, staruszku. Precyzja. No, bardzo dobrze, staruszku. Bardzo. A ile dobrze. Miałem? Wciąż większych pał, wciąż więcej nas w Warszawie. Mam dzisiaj do was mowę. Będzie bomba, zobaczysz, przysiądziesz. Nie mogę powiedzieć, bo przyrzekłem sobie. Dowiesz się, jak będziemy wszyscy razem. Jak chcesz. Gdy w dalekich oknach w jednej chwili noc zapala tysiące gwiazd. Radio kiermaszu informuje. W tej chwili w Teatrze na Wyspie dobiega końca występ zespołów ludowych Skurpiów. Zapraszamy do amfiteatru na Wyspie. Niech Jaskona, po włoskach. Tak, pragnę zdrowia. Znowu z tymi malarzykami z akademii. Pancykarze. Pikasy! Ale na klasówce znowu będzie chciała ściągawkę. Przecież to wspaniałe uczucie. Bierzesz do ręki książkę, otwierasz. Świątczak mocną dłonią ujął cegłę. Wiedział, że właśnie w tej chwili dzieje się coś niezwykłego. Rzucona wprawnie i dokładnie zaprawa wypełniła wszystkie szczeliny krwistego muru. Położył cegłę tak, że teraz już nie ma. O których tak marzą, stały się fakt. Można zobaczyć? Cześć. 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 Co to jest? A, drzewo Probólskiego. Próba niezdrowego krytykanstwa podstaw moralności socjalistycznej. Osobiście znam Andrzeja. Możecie schować tak mnie. Jedek miał to za darmo. Ale teraz wiecie, woda sodowa. Uważacie, że to naprawdę woda sodowa? Niestety, wie pan. Uwaga, uwaga. Cwaniak tam był zawsze. No ale niech już pisze, no niech pisze. Przy stoisku numer 36 podpisuje Andrzej Probólski. Nasz popularny pisarz podpisuje swoją ostatnią powieść. O, Jędek jest tutaj. Musiałby dać piątkę, pewnie się stały obojaźni. Drzewo! Chwileczkę, kolego. Jak się nazywa wasz przyjaciel? Kucyk. Kucyk, to znaczy Edward Kucykiewicz. Pozwólcie do mnie. Edward Kucykiewicz. Tak. Przepraszam was za fatygę. Dajcie to Kucykowi ode mnie. Uwaga, uwaga! W radiowozie znajduje się dziewczynka... Kucy! No nareszcie. Co ty, zamarzłeś? Przecież nie będę na ciebie czekał do jutra. Wpierw pakujesz mi jakąś kabałę, potem dajesz nogę, a teraz jeszcze kwęka. Trzeba się było zrywać. Gibor masz szybszy ode mnie, nie? No, te kawy ci wlepili. A mnie to na co? Na papiloty. To prezent. Bujasz? Od samego Probólskiego, z własnoręczną dedykacją. Wyobrażam sobie, jak mi przesoli. Ale ja mu się jeszcze odwdzięczę. Morowemu kumplowi, Edwardowi Kucykiewiczowi za ostrą i celną krytykę, Andrzej Probólski. A nie mówiłem, że to równy gość. Widzisz? Morowemu kumplowi. Chodź. No jeszcze pani Zosia, bardzo prosimy panią Zosię. Proszę łaskawie, tak, doskonała żorżeta. Sukienka jest lekko pasowana w linii talii. Śmiały dekolt. Dolem bardzo dużo swobody. Mili słuchacze, mili państwo, nasza spółdzielnia Syrena szyje z własnych i powierzonych materiałów. Przedstawiliśmy naszym miłym paniom, naszym sympatycznym klientkom fragment naszych możliwości. Zostawiliśmy im bardzo piękną kolekcję zaprojektowaną przez naszą spółdzielnię Syrena. Nastrój, który na pokazu,
sukienka wieczorowa dla każdej kobiety pracy. No to przecież... Raz skubany, no. Być? Tak się do nas na spotkanie śpieszy. Pobotnie czuła się w tych propozycjach, które przygotowała nasza spółdzielnia. Z kolei, proszę Państwo, następne modele na pokazie, na estradzie. Prosimy Pani Ewunia, Pani Beata, Pani Marysia, Pani Kalinka. No, jak zwykle, czarujące uśmiechy, wszelkiej jakości tkaniny, które oczywiście zawdzięczamy, proszę Państwa, naszym przodkom ludzkim. I z tychże właśnie materiałów tworzymy po prostu niezwykle. No, tak się zdobywa kobiety. Zresztą, mili Państwo, nasze Polki słyną z tego na całym świecie, że właściwie z kilku kamieniem, same systemem domowym, potrafią stworzyć wyrażenie. Cześć. Cześć. Co za pomysł ze zwoływaniem paczki w niedzielę? Musiałem odwołać bardzo ważne spotkanie. No, ale czego się nie robi dla przyjaciół? Gdzie Andrzejek? Już czeka. Chodźmy. Co się stało, Edziu? Cześć. Panowie. Cześć. Za chwilę padną słowa historyczne. Jesteście świadkami epokowego wydarzenia. Bez inwokacji, kucyk. Wal na skróty. Panowie. Co to jest jacht? Jacht jest to statek. Parowy, żaglowy bądź motorowy, nie przeznaczony do transportu towarów, ani też zarobkowego przewozu ludzi, tylko do celów rozrywkowych. Bardzo dobrze. Otóż uroczyście zawiadamiam, że mogę wam zaofiarować luksusowe wakacje. Na jachcie. Rany, naprawdę? Decyzja zależy od was. Jacht oczywiście nie jest morski. Został zbudowany przed wojną przez jakiegoś zwariowanego junkra na Mazurach. Potem dostał się do nadleśniczego, który z kolei jest dalekim kuzynem mojej matki. No i wczoraj przyszedł do mnie i żalił się, że musi uciekać z Mazur i to właśnie w lecie. I przy okazji zapytał mnie, jak ja z żeglarstwem. A ty, że oczywiście, jak najlepiej. A co? Taka okazja. Jacht wykładany makoniem, miejsca sypialne. A teraz najważniejsze. Jacht nie kilowy. A jaki? Funtowy? Nie no, funtowy też nie. No to jaki? Nie kilowy, tylko mieczowy. Wszystko pięknie, ale skąd forsa? Frajerze. Ten leśnik nie chce ode mnie ani grosza. Jest tylko warunek, żebyście nic nie zepsuli. A za co będziemy jeść? 2 miesiące. Wyciągniesz od starych trochę forsy, poza tym na Mazurach zawsze coś się zorganizuje. Ja to mogę jeść wszystko. Z wyjątkiem bigosu. A wiecie co? Czytałem niedawno nawet o facecie, któremu udało się przepłynąć tratwą Atlantyk bez żywności, wody, pieniędzy. No i co? Może nam się uda na Mazura. Ciekawe, kto ten jacht poprowadzi. Znaście coś na tym? Nie. Wielka sztuka. Można się poduczyć. 2 tygodnie. Najkrótszy kurs trwa miesiąc. Jest nas 4. Podzielimy materiał na 4 części i wykonamy robotę przed terminem. Ty, Kropa. Teoria. Zajmiesz się po linii naukowej. Kapujesz. Dobra. Ty idziesz się po linii sportowej. A ty? Zagadnienia ogólnoorganizacyjne. Najtrudniejsze. A Wojtek? No, odwal się. Tylu was będzie szefów, że przyda się jeden pasażer. Utonę już nie utonę. Pływam nie zgorzy. A wiesz, to dobrze, bo ja nie umiem pływać. Nie martw się, Kropa, bo ja czego cię wyłowię z wody. Prędzej! Szybciej, dawaj pleco! Szybciej, chodźcie tędy! Wojtek, dzisiaj! To będzie ojra siebie. Obowiązuje dyscyplina i refleks. Dyspec. Przepraszam. No odsuń się pan. Przepraszam. No.
Jestem tutaj. Chodźcie. Dawaj graty. No i graty leżą. Tyle gadałeś, myślałem, że zdałeś cały przedział. Dobry jesteś. Może jeszcze w pierwszej klasie. Gdyby nie ja, to... to byście na zderzakach wisieli. Tyle do Olsztyna. Ja ją chciał mnie wykończyć. Dobrze, że cię nie oblał. No właśnie. Za to my teraz oblejemy. Ten dyplom, który obroniłem. Częstujcie się, chłopcy. Bardzo nam miło. A można wiedzieć, czego kolega zdawał pracę? Miejsce i znaczenie Jerzego Putramenta we współczesnej literaturze polskiej. Temat ciekawy, ale trudny. Putrament? Osobiście znam. Łatwiejsze tematy. No to pod tego Putramenta. Za udany dyplom. A wy dokąd? Bo my na Wielkie Jeziora, mam i ja. Dziękuję. 40 metrów żagla. Nie kilowy, tylko mieczowy. Co to za obóz? Nie, my nie zorganizowani. Prywatna włóczęga. 40 metrów żagla. Popatrz, Bożena, my zawsze na ten nasz obóz, na starych krypach. Ty jesteś kapitan. Tak. A sternika masz? Nie, mnie niepotrzebny. Ja sobie sam daję radę. A ci to pasażerowie. Zaraz będzie. Wstawać! Wstawać szybko! Już? No dawaj, chłopaki, no. Co? Już, już. Wstawajcie. No, to pomyśl mi wiatru! Hej! Stopy wody pod chwilę! Zobaczymy się chyba, nie? Nadleśniczy. Bardzo proste. Stacja Stowiec, wieś Stowiec, leśnictwo Stowiec. Jasne? Jasne, jasne. Tylko, że ciemno. Prowadź. Właśnie dlatego zostaniemy tutaj. Przenocujemy na stacji. Krótko mówiąc, nasz wódz zafundował nam spędzenie nocy pod gołym niebem. No to są teraz bardzo krótkie. Zresztą... nim zdążysz zamknąć oczy... już będzie świt. To lelek.
Jezu, proszę cię. Jedź, nie było. Kucyk, wstawaj. Już rano. Rano? Rano. Wstawać! Co ci się śni? Nie. A tobie? Całą noc nie spałem. Wiesz, dobra, co... dobra, dobra. Wstawać, chłopaki, szkoda czasu. Puszcza Piska. Puszcza Piska to największy kompleks leśny ciągnący się pomiędzy Piszem Szczytnym i Mrągołem. Powierzchnia około 1000 km². Drzewostan głównie sosnowy z domieszką drzew liściastych. Ale ty jesteś kujon. A co stoją żeglarstwa? Spokojna głowa. A ty z Poltawic jak tam? No nic, jeszcze zobaczymy. Jajek nie ma, jest śmietany nie ma, mlika nie ma, jest bytas nie ma. Którędy do zagrody Frankowiaków? Frankowiacka, panie, zagroda? No, leśniczówki. Leśniczówka. Esce Stella to będzie 2 km. Pójdzie ta do Zrębu, a potem na prawo i wsio. Dziękujemy pani. Do widzenia. Do widzenia. Ruszaj się, kopa. Już blisko. Frankowiaka. Nazywam się Kucykiewicz. Edward? Edward. Znaczy się kuzyn. Kuzyn. A ta łódka jest? Łódka? A, łódka jest. A znacie się panowie na tym? Oczywiście. Zresztą przecież to nic trudnego. Ja się nie znam nic ani za, a tutaj poza mną nikogo nie ma. Mamy sobie jadę. A łódka jest tam. Co dobyczają? Pan to taki miejski człowiek, pewnie panu nieprzyjemnie. Te pieski są takie podobne do siebie. No, z wyglądu tak, ale z charakteru są różne. Na przykład łobuz jest serdeczny, a chuligan bardziej próżny. Co w głowie, to na języku. Ale przed nią miejcie się na baczności. To prawdziwa czarownica ta Samanta. Taki mały, spokojny piesek. Cóż komu może zrobić taka mała Samanta? No, lepiej nie mówić. Ja swoje zrobiłem. Co to jest? Dojmowanie foka i ustawianie kipu. Panowie, to przecież cały transatlantyk. O, jaśnie pan profesor raczył się obudzić. Może nas zechce łaskawie zaszczycić wykładem? No to co sobie życzycie? Typu żaglowania, halsy, róża wiatru? Wal wszystko po kolei. A więc, statki żaglowe dzielą się na rejowe i suche.
Te zaś ostatnie dzielą się na łacińskie, gaflowe i Marconiego. Teraz o rumba. Ta rumba, aj, aj, aj. Mogę nie mówić. Mów, mów. Proszę. Są 32 rumby. Nord, Nord ten Ost, Nord Ost, Nord Ost ten Nord. Genialnie. Cóż za pojemność umysłu, tyle bezcennych informacji. Ale to jest bardzo proste, wystarczy tylko opanować ogólny schemat. Ten znaczy po holendersku ku. Co drugi rumb robi się dodatek ten. Północ ku wschodowi, północny wschód ku północy i tak dalej. Teraz już wszystko jasne. A co znaczy ten? Co to znaczy? Dosłownie tłumacząc, a kuku. A więc panowie, Nortenoso żaglowanie makaronowe, kotwica w górę i a kuku. Nie makaronowe, tylko Marconiego, od nazwiska wynalazcy. No dobra. A do czego służy ten sznur? Nie sznur. Na jachcie w ogóle nie ma sznurów. Na jachcie są liny. No to do czego służy ta lina? Nie wiem. Może V albo szot. Albo szkot. Może, ale do czego to ma służyć? To się powinno mieścić w ramach przygotowań po linii sportowej. Zostawiłem się na wyczyn. Podpatrywałem zawodników w trudnych sytuacjach. A ty co zrobiłeś? Ja? Ja jestem pasażer. Sznury mnie nie interesują. Liny! W porządku. Będziemy siedzieli do końca wakacji na tej kupie sznuru. Lin! Znają, bo jak nie, to lepiej zostawić. To niebezpieczna sprawa. Jezioro duże, głębokie, a łódź niezwyczajnie mówią, że zaczarowana. Samanty tu nie było? Nie, nie widzieliśmy. A to dziwne, bo jak czuję, że łódź odpływa, to zawsze tu jest. Samanta! Samanta! Wiecie co? Mam taki pomysł. Żeby na razie odpłynąć stąd na wiosła, niedaleko za trzciny. Po co ma się kobitka denerwować? Proponuję odwiązać te sznu liny. Wtedy może odpłyniemy. Ciągnij. Zdzisiu, zobacz! Idzie! O, ja nie zabijesz nas! Weź ten cholerny dron! To nie jest dron, to bomb! Przestań nareszcie się mądrzyć i rusz się! Jeżeli tak mamy spędzić resztę wakacji, to ja dziękuję. Co robią ci buntownicy uwiązani u fału? Schowaj ten kapelusz, bo ci na oczy spadnie. Powiesić ich! Co oni zrobili z tym grobem? Dzisiu! Znowu! Kto? Cichu! Znowu ta głoska. Ta głoska! Ahoj, ofiary losu! No to co tam, chłopcy? Coś wam nie idzie? Coś nie w porządku? Nie. Odpoczywamy.
Może fał się przeta. Nie no, w porządku, fał. Wprowadzimy Liglire do Ligszpady. Ciągnij, marynarzu, śmiało. Śmiało, śmiało. No i w połowie sprawie. Dziękujemy panu obywatelu. Ale macie cudo, chłopaki. Może mam jeszcze w czymś pomóc? Nie, dziękujemy. Tylko z tym żaglem mieliśmy przejściowe kłopoty. Atalanta, Angeburg, 1928. Piękny jacht. O, jaka stara mapa. Skąd macie ten ja? A to jeden pan leśniczy. A ten pan nadleśniczy to skąd go ma? To bardzo długa historia. Nie będziemy pana zanudzać. W każdym razie mówią, że to łódź zaczarowana. Piękny jacht. Drogo kosztuje i można go łatwo rozbić. Macie stawika? Oczywiście. To ty, chłopcze. Ja? Ja kapitana, sternik to tamten. A na podstawowych manewrach znacie się oczywiście. Pytanie. A z mieczem też umiecie się obchodzić? No jasne. No to pozwolicie tylko, że wam opuszczę miecz. Przyda wam się, jak wypłyniecie na wodę. Kotwica w górę, miecz do wody. Nie będzie was dryfować. Dryf jest to bezwładny ruch statku spowodowany prądami bądź wiatrami. Świetnie. I jeszcze jedno. Jak dobijecie do brzegu, to pamiętajcie, miecz do góry, a kotwicę do wody. Czemu, chłopaki? Po coś go spławił? Wiem, co robię. Poduczyłby nas. Jeszcze trochę i by się tu zadomowił. No i co, panowie żeglarze? Widziałeś go, jak się rozpytywał? Jak węszył? A ty co, znasz go? Nie, ale tak ładnie popłynął z tym napiętym żaglem. Tak to ja potrafię. Hej, na jeziora koledzy, mazurski obudził się dzień. Toczy się słońce z miedzy do miedzy, chłodzi zielony cień, chłodzi zielony cień. Dalej, 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 tam, gdzie siódma da, fale, fale, fale. Żale, 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 w domu został żal. Dalej, 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 bo za daną daj. Powiedz, biała melo, gdzie nadzieje śpią, kto korony drzewo srebrną mgłą. Radzisz płynąć z prądem, czy też gnać pod prąd? Gdzie jest nasz przyrządek, naszych marzeń ląd? To wystarczy. Stojnik, tył, zwrot. Thank you.
Pokojnik, co jest? Zawracaj. No co jest to, cholery? Chcecie mnie wykończyć? Przepraszam, stary, no tak jakoś wyszło. Co się stało? Dlaczego nie wchodzę? No dlaczego stoisz? Nie wiem. Dawaj, to ja ci pokażę. Brawo, kapitanie, tylko coś nie tak. Zaczekajmy, aż wiatr zmieni kierunek. Tak to możemy czekać aż do głodowej śmierci. No nawet, przecież właściwie nie musimy wracać. Kolację zjemy tutaj. Pozwolą, że ich opuszczę. Forsę chowam pod poduszkę. Panowie, kolacja podana. Spisałeś się dzisiaj. Zimno się zabiła. Kto jest was ten? Schowaj jeszcze, czajcie. Dobranoc. Całkiem wygodnie. Ale mogłoby być trochę dłuższe to łóżko. Dobranoc. Widzę, że śpimy tutaj. Ale dzisiaj prułem, co? Idę po koca, posprzątaj tutaj głowa. Masz
Ratunku! Pomocy! Andrzej! Andrzej, obudź się. No to ci jest. Jestem tutaj. Chciał mnie udusić. Kto? No ten jaszczur, co nie chciał jeść kiełbasy. Co ty bojedzisz? Czoło masz zimne. Brzuch cię nie boli? Pewnie boli, skoro w nocy w tranżoli cały nasz prowiant. Co? O rany! Gdzie nasza kiełbasa? No właśnie, gdzie? Dlatego było, że sam by nie wrąbał. Musiał nas jakiś turysta załatwić. Jak? Na wodzie? Przecież wisiała nad jego głową. Panowie, taka kiełbasa. Ja nie mogę żyć bez proteiny. Uspokój się, to twoja wina, bo nie wyznaczył sobie wachty. Mówiłem mu, żeby schował. Tylko zapomniałeś powiedzieć mu gdzie. Nie ma o czym rozprawiać, zbieramy się załoga. To pewno te czary, o których mówiła Frankowiakowa. Wojtek, zostaw to. Chodź, stawiamy żagiel. Trzymaj. Panowie, znowu ta banda. Tyla! Panowie, zjewamy! Krzyżek ludzę z wiatrem, wiatr działa głównie na środek żagla i siła jego zmniejsza się w kierunku masztu i tylnego lifu. Jacht porusza się najlepiej, jeśli płaszczyzna żagla jest ustawiona w połowie kąta zawartego pomiędzy kierunkiem wiatru a kierunkiem poruszania się łodzi. Gazu! Gdzieś udawaj, no! Daję, daję! Trudno, Zdzisiu. Wpuśćmy ich do przodu, niech płyną w cholerę. Jakich wpuścić, gdy nas sama zasuwa? Może skręcić. Dobra, tylko powiedz jak. No to mów teoretyk. Łódź skręca w kierunku przeciwległym, kiedy rumpel jest odwrócony w stronę odwrotną do kierunku obrotu łodzi. Nieważne, patrz na nich, rób to samo. Do zwrotu przez sztag! Zwrot przez sztag, zwany inaczej zwrotem na wiatr, polega na tym, że dziób przekracza pierwszy linię wiatru. Nie rozumiesz coś z tego? Nic, ale robię to samo co oni. Zisiu, ale ich odstawiłem. Zisiu, tam. Zaraz, nie palisz. Hamuj, bo zginiemy. Ryzyko, jaka precyzja! Cześć! Wspaniale, jesteście ekstra klasa. Fajnych masz chłopaków. Na medal. A to dobicie z Forde Windu? Pewnie, moja szkoła. Gdyby on tak nie dobił, to ja bym go dobił. Fajnie, żeście ich załatwili. Kabotyny, czarna flaga, też pomysł. Obiad nam się należy. Dzień dobry, panie dobry, do was. Smego. Edek, to ty pijesz. Co, chłopaki! Chodźcie do nas, co? Pomlejemy tą hecę. No chodźcie! Panowie, mam zaszczyt przedstawić. To jest nasz kapitan.
Miss Małgorzata, czyli kobieta szatan. A to jej listernik, Gary. Po dzisiejszej klęsce zwany Gary, kaczy Cooper. Ta dama to jego najmilsza. To nasz kapitan, to sternik, a to znany teoretyk żeglarstwa. Nazwiska nie wymieniam, podróżuje inkognito. Oraz pasażer Wojciech Bień. Całuję rączki. Cześć, stary, siadaj. Niech go cholera weźmie z tą zmianą hałsu. Mów zaraz, gdzie szkolony? Liga? LPZ? Czekaj, AZS. Czekaj, u kogo? Gro? Juka? Co jeszcze jest? Sum? Nie. Czekaj, nie mów nic, ja sama zgadnę. Po tym dojściu od razu poznałam. Czekaj. Pol! W którym roku? Daj spokój, jak słowo daje, ja nie znam żadnego Pola. Chyba, żeby mu było Wincenty. Piękna nasza Polska cała. Cicho, bączaki. Kogo ty bujesz? Ja go szkoliłem przed samym wyjazdem. Zdolny chłopak, w lot chwyta. Tak czy siak, dobra szkoła. Zdrówko. Zdrowie sternika. Zdrowie wasze. Zdrowie? Więc to ty szkoliłeś sternika? Ja. A sam gdzie szkolony? Ja? No. Też pytanie. Ukończyłem kilka kursów. Mogę wymienić po kolei, jak leci. Przodowników pracy, przodowników kultury, przodowników higieny, przodowników oświaty. Co się stało z resztą waszej załogi? Co się stało z resztą waszej załogi? Jaką resztą? No przecież wczoraj było was więcej. A z tymi. Wyokrętowaliśmy ich w Gorzyjałkach. Fajna babka ta pomoska, nie? Przodowników przodowania. Nabiliście nas. Wszystko w porządku, tylko dlaczego zgrywacie się na frajerów? No Gary, uspokój się. Tam na środku jeziora też udawali ostatnie szmaty. Bójdę, ja nawet nie wiem, co to jest zmiana halsu. Zmiana halsu w ten sposób po raz pierwszy. Co mi to będzie szczeniaku blachę wstawiał? Ależ nie. Jak pan pociągnął za sznurek, to ja pociągnąłem za sznurek. Jaki znowu sznurek? Ale cicho, chłopie. Na jachcie nie ma sznurów, na jachcie są liny. Dobry sobie. No widzisz, szczeniaki nabili nas tylko przez przypadek. Chłopaczkowi się pomyliło i zamiast pchnąć ster pociągu. Oj, to wystarczyło, żeby nas zrobić. Panowie, słuchajcie. Macie bardzo fajny jacht i szkoda, żebyście go rozwalili. Proponuję od jutra kurs pod moim kierownictwem i naszej załogi. Pamiętajcie, chłopaki, że zawsze sztab! Zuba tą ostateczność! Do zobaczenia na szlaku!